nazwisko jest Tadeusz Wojtkowski. Ja jestem byłym więźniem Oświęcimia numer 339. Wychodząc z założenia, że dobrze poinformowani popełniają mniej błędów. Chodzi nam o udowodnienie, że w Oświęcimiu czy w pierwszym transporcie nie było ani jednego Żyda. Proszę Państwa, pierwszy transport przybył 14 czerwca 1940 roku z Tarnowa do Oświęcimia. Otrzymaliśmy numery od 30 wzwyż i nasz transport liczył 758 więźniów. W Oświęcimiu przebywałem od tego, od daty 14 czerwca do 4 czerwca 1942 roku. I zapewniam Państwo, że w tym czasie nie widziałem i nie słyszałem, żeby jakiś Żyd był w Oświęcimiu. Nasz pierwszy transport to jest śmietanka młodzieży, która była posądzona o przynależność do organizacji podziemnej, względnie granicznicy, tak jak ja, który uciekał i na granicy węgierskiej zostałem złapany. Świadek tamtych czasów, Franz Barłacz, rodowity Amerykanin, który też był jednym z pierwszych więźniów obozu Auschwitz, potwierdza informację, że pierwsi Żydzi trafili po 2 latach istnienia obozu.